taka sytuacja nigdy wcześniej się nie zdarzyła na naszej historii naszego zakładu, a więc modernizacja zajezdni całkowita, całego placu, gdzie, co ważne, nie przerwaliśmy pracy. Cały czas nasza zajezdnia funkcjonowała. Zmieniło się bardzo wiele. Blisko 14 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej, droga hamowania, kilometry krawężników i wszystko przede wszystkim, co pod tą zajezdnią. Ta cała stara warstwa została zebrana, pokruszona i wykorzystana do podbudowy tego, co, na czym stoimy. W ramach prac zostało także przebudowane to, czego nie widać gołym okiem, czyli instalacja ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. Plac manewrowy i stanowiska dla autobusów zyskały nową nawierzchnię. Prace rozpoczęły się w czerwcu. Ich koszt to ponad 3 miliony złotych. Przetarg na wykonanie robót wygrała firma Asta Bud.